Co to jest Polska? Wie każdy z was. To nasza ojczyzna i wolny kraj. Symbolem flaga biało-czerwona oraz na głowie orła korona. Dziś niepodległa. Co to znaczy? Wiecie? Gdy waszych dziadków nie było na świecie, Polska zaczęła znikać z mapy świata i nie było tam jej przez długie lata. Nasi sąsiedzi, trzy wrogie mocarstwa, podzieliły nasz kraj w kawałki ciasta. Każda porcja trafiła do złego pana, jak puzzle była Polska rozebrana przez graniczne Prusy, Rosję i Austrię, które miały na Polskę chrapkę właśnie. Rozbiór zniszczył kraj, lecz nie Polskę całą, choć oficjalnie państwo nie istniało. Naród to serce Polaków pragnące spełnienia tęsknych o wolnej Polsce. Każdy z zaborców swój język narzucał i swojej kultury chciał nas nauczać. Rodaków łączyło jedno marzenie. Było nim nadzieja, a wyzwolenie. Dzieci ojczyzny miały nie pamiętać, lecz ducha nie da się w kajdany spętać. Polska wydała wiele bohaterów, chłopów, malarzy, wieszczów, oficerów. Wielu młodych ludzi życie oddało, by Polskę zjednoczyć wszerz i wzdłuż całą. Porywali się z motygą na słońce, za broń mając tylko serce gorące. Na obcej ziemi służyli w legionach, licząc na wygraną Napoleona. Po jego klęsce nie przestawali marzyć, wierząc, że trzeba dalej dzielnie walczyć. Przeciwstawiali się złemu carowi. Polscy patrioci, żołnierze młodzi, gdy nic nie wyszło ze zrywu z powstania, trzeba było podjąć inne starania. Jeszcze Polska nie zginęła, śpiewali z miłością siły, tęsknoty i wiary, że będzie im dane wrócić do kraju, który z opowieści ojców poznali. Bo twierdzą polskości stał się każdy dom, gdzie mieszka tradycja, tam nadzieje są. Nic nigdy w narodzie ducha nie zniszczy i sen o wolności kiedyś się ziści. Następne powstanie i znowu klęska. Zesłanie na Sybir w kajdanach męka, lecz w sercach jeszcze tli się wola walki, by w Polsce wrócić jej właściwe kształty. Gdy wybucha wojna wielka światowa, brat z bratem walczy, w okopach się chowa. Trzej zaborcy, trzy armie, jedna Polska, która synów musi oddać do wojska. Płacze pod twarzą twarz rodak z rodakiem, ktokolwiek zginie, ten synem Polakiem. Wojna to cud, czas i bohaterów, i choć do domu nie wróciło wielu, jeden zaczął spełnić o wolność sny. Stworzył kampanię, a potem legiony, zdobył Polaków serca i szacunek. Porwał ich do boju o niepodległość, by w końcu można było krzyknąć wolność. Komendant Piłsudski, bo o nim mowa, na kartach historii pięknie się schował. Nasz marszałek na swej wiernej kasztance jest w każdej o patriotyzmie czytance. Był bohaterem bez magii i skrzydeł, przywrócił Polskę do domu, do źródeł oraz do atlasów na mapę świata, na którą wraca po niewoli latach. Choć pokój nie jest dany raz na zawsze, Polska trwa, gdy iskra w narodzie nie zgaśnie. Obiecujemy pamiętać i śpiewać o naszej ojczyzny burzliwych dziejach, dziękując tym, co poświęcili wszystko, żeby niepodległą Polskę odzyskać.